Czasami pojedyncze gminy borykają się z wyzwaniami, które okazują się łatwiejsze do rozwiązania dla większych organizacji. Współpraca ponad granicami miast i gmin jest jednym z rozwiązań. Taką drogę obrały gminy Falkenberg i Varberg, Szwecja, kiedy to przed kilkoma laty podjęto decyzję o utworzeniu spółki gmin do zarządzania siecią Wodkan Vivab w zakresie dostawy wody, odbioru ścieków i utylizacji odpadów. Widzimy, że zarówno Varberg, jak i Falkenberg szybko się rozwijają. Mamy wiele małych sieci i ze względu na rosnące zapotrzebowanie chcielibyśmy zamknąć stare wodociągi i zakończyć przebudowę nowych rurociągów. W efekcie będziemy mogli podłączyć jeszcze więcej odbiorców. Dwie gminy to dwa zarządy miejskie, a czasami także dwie różne strategie rozwoju. Obecnie wyzwaniem dla spółki Vivab jest edukacja w zakresie wykorzystania rozwiązań i zaangażowanie gmin. Cały czas się uczymy. Vivab istnieje od 5 lat. Obecnie pracujemy z zarządem i oczywiście byłoby korzystne posiadanie jednego zarządu. Ten proces trwa i zarówno my, jak i włodarze miast ciągle się uczymy. Kiedy przychodzi do pracy w terenie, Vivab dostrzega tylko korzyści płynące z bycia dużą spółką współpracującą z dwoma gminami zamiast dwóch mniejszych spółek. Zapewnia to siłę, której wcześniej brakowało. To daje nam większe możliwości w zakresie wykonywania obowiązków i pozostawaniu w gotowości, ponieważ skutkuje krótszym czasem reakcji przy wciąż spadających kosztach. Dzięki temu możemy mieć w niektórych miejscach jedną grupę zamiast dwóch. Jeśli chodzi o codzienną pracę i korzystanie z różnego rodzaju rozwiązań, od narzędzi do otwierania pokrywy studni do pracy przy komputerze, gdzie jest przydatna geosekma? Geosekma jest fundamentem. Mamy jeden mapowy system zarządzania siecią, GIS, w obu gminach. I oczywiście jest to zaleta, że nie mamy dwóch systemów do zarządzania. Dzięki temu możemy pokazać wszystko, ale przed nami jeszcze daleka droga. Nasza podróż w kierunku pozbycia się dokumentacji papierowej właśnie się rozpoczęła. Ciągle jeszcze dokumenty przekazywane są między nami w formie papierowej. Jeszcze nie pracujemy w pełni cyfrowo. Ale to nie tylko zespół terenowy musi mieć informacje o tym, z czym pracować. Także włodarze potrzebują materiałów do podejmowania decyzji dla przyszłych inwestycji. Jest to również ważne dla obywateli, aby otrzymywać informacje o różnego rodzaju bieżącej działalności. Oprogramowanie, które umożliwia komunikację, jest ważne. W tej chwili pracujemy nad naszym miejskim planem Wodkan i zaznaczyliśmy obszary, które w przyszłości mają być przebudowane. Naszym celem jest to, abyśmy byli w stanie przewidzieć przyszłe potrzeby inwestycyjne i nawiązać współpracę w obszarze podejmowania decyzji, które inwestycje realizować i kiedy. Chcielibyśmy również mieć możliwość informowania mieszkańców o terminie budowy sieci komunalnej Wodkan. Czy w zakresie planowania geosekma jest ważnym narzędziem umożliwiającym komunikację z obywatelami? Tak, pokazywanie obszarów na mapie jest bardziej czytelne. Jeśli mielibyśmy przeczytać broszurę, byłoby to trudniejsze do zrozumienia. To jest bardziej komunikatywne.